dzisiaj włączyliśmy się w akcję Wakacje z klimatem, gdzie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ma swój namiot. Mamy przygotowane atrakcje w formie edukacyjnej dla najmłodszych. Pokazujemy w sposób praktyczny, jak można wykorzystać energetykę wiatrową. W 2019 roku, a więc w tym roku, który jeszcze trwa, dzieci na całym świecie zastrajkowały. Nie dlatego, że nie lubiły swoich nauczycieli, ale aby przemówić do dorosłych odpowiedzialnych za podjęcie działań w celu powstrzymania zmian klimatu. Opuściły zajęcia szkolne, aby wezwać do ustanowienia praw chroniących ziemię i dających im czystą przyszłość. Ale czym właściwie jest zmiana klimatu i dlaczego jej powstrzymanie jest tak ważne? Wierzymy, że działania skierowane do najmłodszych będą kiełkowały i z małego ziarna urośnie duże i silne drzewo. Wszyscy przecież chcielibyśmy, by nasze dzieci oddychały w dobrej jakości powietrzem i były mniej podatne na alergie.